A co zrobić, jeśli klient powie, że potrzebuje kupić to taniej o 20%? A co w sytuacji, gdy klient będzie chciał 1000 zł upustu? A co w sytuacji, gdy klient wskazuje, no właśnie, kolejne oczekiwania klienta. Bardzo często w ogóle niepowiązane i niełączone przez handlowców z poszczególnymi parametrami oferty. Targowanie się to nie negocjacje. Sytuacja, w której klient dąży do zmiany tylko jednego parametru, ceny, warunków gwarancji, wielkości zamówienia, nie rozumiejąc w ogóle, że te wszystkie parametry są powiązane z pozostałymi elementami oferty, nie mają nic wspólnego z negocjacjami. Niestety bardzo często sam doprowadzasz do takiej sytuacji. Sam doprowadzasz, składając oferty, które są nienegocjowalne, które są zbudowane tak, że brakuje tam obszarów negocjacyjnych, w których mógłbyś w pewnym sensie oddawać swoje ważne dla Ciebie oczekiwania w zamian za to, co klient da Ci, realizując swoje potrzeby. Jeżeli chcesz dobrze negocjować, zadbaj o to, aby Twoja oferta była przygotowana w sposób gotowy do negocjacji, aby zawierała pewne obszary, z których Ty będziesz mógł zrezygnować i żeby dawała klientowi szansę na zrezygnowanie z kilku jego oczekiwań. Jak to zrobić? Tego da się nauczyć. Wystarczy pójść na dobre szkolenie z negocjacji. Na rynku jest wiele tych szkoleń, ale najlepsze jest nasze. Dlaczego? Bo dokładnie nie tylko uczymy, jak zbudować całą strategię negocjacji, ale przede wszystkim dbamy o to, żeby nauczyć się umiejętności. Czyli w jaki sposób podczas całej rozmowy wykorzystywać te elementy strategiczne. Zapisz się! Nasze szkolenie i ofertę szkoleń znajdziesz zawsze na naszych stronach internetowych. Zapraszamy! W zakładce aktualności znajdziesz najbliższy termin szkolenia otwartego z negocjacji. Miło będzie nam Cię widzieć. Zapraszam.